Subskrybuj, komentuj, łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Witam Cię serdecznie, Marcin z tej strony. Kolejne 17 zdanie z arkusza 8, czy zestawu 8 z książki Teraz matura z poziomu podstawowego. I zanim zaczniemy robić sobie to zadanie, bardzo ważna rzecz. Im więcej dajecie łapek w górę, tym ja więcej rzucam filmów na YouTube. Taka zależność. Więc warto dawać te łapki w górę, bo im więcej ich będzie, tym więcej będziecie mogli obejrzeć filmów ode mnie. A wiem, że o nie prosicie, bo nieraz w komentarzach, na fejsie czy na maila co chwilę wysyłacie. Dobra. Obwód trójkąta równobocznego ABC o wierzchołkach A i B jest równy, no i cztery odpowiedzi, ABCD, tak? To jest oczywiście pytanie z geometrii analitycznej, a tak naprawdę, żeby zastosować jeden wzór, czyli długość odcinka. No bo zobaczcie, że mamy powiedzieć obwód trójkąta równobocznego i teraz jedna bardzo ważna uwaga. Trójkąt równoboczny to jest taki trójkąt, który ma równe boki, więc jeżeli ja policzę sobie długość jednego odcinka, właśnie AB, to później machnę razy 3. No i będę miał mój obwód. No to lecimy. Tu jest wzór na długość odcinka, czyli długość odcinka AB to jest pierwiastek, odejmujemy współrzędne x do kwadratu plus odejmujemy współrzędne y do kwadratu. No to lecimy. Długość odcinka AB równa się pierwiastek. No i będzie tak. Odejmujemy współrzędne x, czyli 0 minus minus 3. 0 minus minus 3. Tak? Żebyście tutaj pamiętali, że odejmujecie minus 3 do kwadratu. Plus, no i to samo z y, czyli minus 1 minus 3 do kwadratu. Czyli, oj, nie ten kolor. Równa się, pierwiastek. Minus minusem daje plus, czyli 0 plus 3 to jest 3. Jak podniosę do kwadratu, to będę miał 9. Minus 1 minus 3 to jest minus 4, do kwadratu podniosę, to będę miał 16, bo kwadrat kasuje minusy w nawiasie. A 9 plus 16 to jest oczywiście 25, a pierwiastek z 25 to jest 5. Czyli długość mojego jednego boku to jest 5. No to obwód trójkąta równobocznego, OBW, no to mam 3 takie boki, każdy po 5, no to wyjdzie 15. I tyle. Pytania w komentarzach i pamiętajcie o łapkach. Im więcej łapek, tym więcej filmów. Na razie.